Cześć wszystkim moi drodzy, z tej strony Dawid. Witam was po raz kolejny na odcinku z Farming Simulator 22. Tak jak widzicie, lecimy sobie naszym Massey'em. Jeszcze go nie wykupiłem. Dlaczego jeszcze nie wykupiłem? Ano dlatego, że po ostatnim odcinku stwierdziłem sobie, że w zasadzie pokażę wam jeszcze prasowanie tego siana i dopiero przejdziemy sobie na zbiory, bo patrząc na to, że raczej się już nie będziemy tutaj z sianem bawić później, a przynajmniej wy tego nie będziecie widzieć, to pomyślałem, że ten ostatni raz w tym sezonie wam to wrzucę, potem sobie zrobimy krótkie cięcie i będziecie mieli potem już tylko najprawdopodobniej żniwa. Pomiędzy ja sobie najprawdopodobniej pójdę jeszcze wykupić ten ciągnik, tak jak tam sprawdzałem, coś koło 35 tysięcy będzie mnie to kosztować. Zobaczymy, może się coś uda, może się coś uda urwać, mam taką nadzieję. Tak jak mówię, nie robiłem tutaj, że tak powiem, przerwy pomiędzy odcinkami, więc w zasadzie nowego wiele się nie pojawiło. Tak jak widzicie, przetrząsnąłem trawę, zgrabiłem na pokosy, żeby, że tak powiem, było do prasowania i w zasadzie tyle pomiędzy odcinkami zrobiłem. Nie wiem tylko o co chodzi, bo zdążyło mi się po poprzednim odcinku, na szczęście zdążyłem zapisać, ale gra stwierdziła, że nie będzie ze mną współpracować i znowu zacięła mi cały komputer. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, co się może dziać, że komputer wydaje dziwne dźwięki i odmawia posłuszeństwa w sumie w losowych momentach, bo to nie jest tak, że nie wiem, coś się robi aktualnie na farmie i komputer się wyłącza, tylko po prostu w losowym momencie wrzuca się jakiś dziwny dźwięk na słuchawki, takie trzeszczenie intensywne, po czym jest sfrizowanie całego ekranu i w zasadzie to tyle ze współpracy z grą by było. Także jakby ktoś miał jakiś ciekawy pomysł, co z tym zrobić, będę wdzięczny za każdą informację. Tutaj sąsiadowi trochę przejedziemy, ale świeżo zasiane to jeszcze zdąży się podnieść. Także tak jak widzicie, kończymy sobie powoli tutaj zbieranie tego i tak jak mówiłem, będziemy sobie przewijać, także najprawdopodobniej wy już zobaczycie odcinek w sensie kolejną akcję, to będą już żniwa. Chyba że jeszcze w międzyczasie tego w sumie nie przemyślałem, ale może by jeszcze się wybrał przejrzeć beczki do gnojówki, bo tak jak mówiłem, beczkę tak czy inaczej muszę zakupić. Jedną w sumie sprawdziłem tutaj na rozlewaniu. A może nie jest to głupi pomysł, żeby sprawdzić jeszcze jedną i pokazać w sumie to na odcinku. Także zbierzemy sobie tutaj to siano, pojedziemy po przyczepę, żeby to zebrać i w sumie wskoczymy sobie do sklepu poszukać jakiejś ciekawej beczki i może od razu sobie ją przetestujemy. W sumie czemu by nie, byłoby coś innego na odcinku, a nie tylko standardowe działania. No i tak jak mówię, będzie to coraz więcej, popatrząc na to, że już i obornik nam się fajnie pojawia i tej gnojowicy już zaczyna być coraz więcej, to myślę, że pora powoli będzie na to, żeby kupić jakąś albo większą przyczepę, albo nowy rozrzutnik, żeby też powoli już wchodzić właśnie w wywóz obornika, chociaż z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, najprawdopodobniej gospodarz, od którego kupiliśmy, to
Kupiliśmy to gospodarstwo, tej jednej przyczepy używał i do wywozu obornika, i do 4. No dobra, przylecimy sobie małą tandemką. I do wywozu obornika, i do zbierania zboża. W sumie teraz jak mamy naszą myjkę, to może się okazać, że jakoś wielce problematyczne to nie będzie, także może to i nie głupi pomysł, żeby ten 1-2 sezony się w ten sposób przemęczyć. Może ewentualnie dokupić dodatkową przyczepę, gdyby jakieś większe zbiory były, ale myślę, że tak drastycznych ruchów tutaj wykonywać nie będziemy. Dobra, także lecimy sobie odprowadzić tą prasę. Weźmiemy sobie naszą platformę. Tak jak mówię, no wrzucamy autoloadem, nie chce mi się tutaj bawić, jeździć z turem. Wiem, że może by to dużo lepiej wyglądało, ale powiedzmy sobie szczerze, samemu to też ta zabawa ma iść w dobrym tempie, a nie mamy tutaj... No przepraszam was, znowu ziewanie, godzina 20, Dawid jest stary, powinien już iść spać. Tak jak mówiłem, jakbym grał z kimś, to pewnie wrzucenie takiego przerywnika, gdzie ktoś by, że tak powiem, robił inną robotę, ja bym sobie tylko, ja bym sobie tutaj poładował to na przyczepę, byłoby bardzo spoko, ale myślę, że póki gram sam, to nie ma sensu się tutaj za bardzo zagłębiać w działania, że tak to ujmę, utrudniające naszą rozgrywkę. Tak jak już na poprzednim odcinku mówiłem, ma to być przyjemność dla mnie, a nie upierdliwość, tak to sobie nazwijmy. Dobra, co my tu mamy? Palety, bigbag, nie, okrągły, bele okrągły 125. No i dobra, lecimy sobie, pozbieramy sobie to siano, wrzucimy sobie do naszego garażu, czy tam stodoły, jak to nazwać, tak nazwać, magazynu Bell, bo tak to chyba nawet się nazywa, w modyfikacjach, także zwierzemy sobie te bele, będzie znowu na parę paszowozów, póki co. No przepraszam was bardzo, nie spodziewałem się. Póki co jakoś szybko nam nie schodzi ten TMR, przyznam się, że muszę sprawdzić, bo nie sprawdziłem, ile na miesiąc, na rok ma nam schodzić tego pożywienia. Mam nadzieję, że uda nam się to w miarę ogarnąć. No fajnie by też było, jakby, tak jak mówię, udało nam się zebrać, znaczy podlać tutaj tą naszą gnojówką, bo też jej sporo jest, efekty by z tego pewnie na trawie były. Dobra, pozbiera nam ładnie. Pewnie, że nam to zbiera. A w sumie dlaczego by... ile tego mamy? Załapało. Pojedźmy sobie inną drogą. Dlaczego nie zawsze jeździmy tą samą? A w sumie zobaczymy sobie, jak tutaj ta droga wygląda. Aha, pojedziemy sobie tutaj koło naszego drugiego pola. W sumie... czy jakoś to bardzo przeszkadza? Nawet nie wiem, czy to nie będzie szybsza droga niż... tak jak jeździliśmy tam dookoła. Może do zobaczenia najprawdopodobniej. Także tak jak mówię, to sobie lecimy wyładować. Wyjedziemy, czy coś tam znowu uderzy? Wyjedziemy, dobra. Dobra, to w sumie nie bardzo jest czas, ale jak tutaj nasze wozy? 6 metrów, 13 metrów rozlewania, ok. No i chyba już wiem, co sprawdzimy. To jest w sumie, że tak powiem, nowa modyfikacja, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. I w sumie to najprawdopodobniej, chociaż to może źle wyglądać przy 60, aczkolwiek korci mnie, żeby tutaj 60 pociągać tą beczkę, fajnie by to, myślę, wyglądało, tylko pytanie, czy to nie będzie za duże mimo wszystko do 60, tak czy inaczej. Dobra, niech ta gra się zapisze.
Tak jak mówię, nie sprawdzałem tej beczki 5 metrów, 12 metrów, 6, 7 metrów. Ten pimot w sumie, pomot też nie jest najgorszy. 6, 7, 12 metrów, ok. 3,5 to za mała, 6, 8 na 9. Ta w sumie nie jest brzydka też, powiedzmy sobie. Powiedzmy sobie szczerze, ale tak jak mówię, korci mnie sprawdzenie tej. Kurczę, duże ma te koła. Trochę śmiesznie to będzie wyglądało przy... Myślę, że zrobimy sobie małe. Nie za szybko też. Nie no, wrzućmy sobie ładnie, to będzie wyglądało. Duży. Nie no, czerwona beczka ładniutka będzie. O, taka w macie, pięknie. Nie. O. Chociaż nie, zróbmy sobie niebieską, będzie się, ta zieloną będzie się zgadzała z tymi. Mniej więcej będzie nawet ten sam. No i dobra, wypożyczmy ją sobie. Zobaczymy, jak to znowu będzie wyglądało. Okej, okay, tu mamy otworzone. Czy my się tutaj zmieścimy? Bo nie wiem czemu, ale... Ale wątpię. Dobra, zajedźmy sobie lepiej. Ładne krówki nam już słychać. O, chociaż powiedzmy sobie szczerze, masę jest... Aha. No to chyba jednak za szybko chciałem powiedzieć. Powiedzmy bardziej. Uda się, pięknie. Magazyn nam pobrał. Dobra, to sobie zostawmy. Jedziemy na szybkości po naszą beczkę, żeby ją przetestować. Zobaczymy, jak będzie w sumie z naszym masejem wyglądać. Ona ma dość solidne te koła. Może się okazać, że będzie się tutaj dobrze z naszym masejem zgrywać. Powiem wam tak szczerze, myślałem, że szybciej nam to pójdzie. Mamy już z 10, jak nie więcej, minut odcinka. Przywieziemy tą beczkę, rozlejemy na trawie i może się okazać, że będziemy odcinek kończyć, bo tak jak już wcześniej mówiłem, też nie chcę tych odcinków zbyt długich robić, tak około 25 minut, może nawet trochę krótsze, bo wydaje mi się też, że lepiej się to ogląda, niż jak rozwlekam ponad te 30 minut. Także w sumie tu byśmy wtedy zrobili rozlewanie gnojewicy, a potem byśmy powykupowali te nasze sprzęty, jeśli by się to nam oczywiście sprawdziło. Na ten moment do wykupu będzie ciągnik i będzie beczka do gnojewicy. Zobaczymy, czy jest warta, że tak powiem, czy fajnie to wszystko będzie grało, czy fajnie to będzie wyglądać. Jeśli tak, to tak jak mówię, potarguję się z chłopakami, czy jakieś dobre pieniądze da się z tego wyciągnąć, w sensie, czy oni jakoś, nie wiem, jak to mówię, rabat, wiem, że stolica Maroka, ale czy tam, no Maroka chyba, ale może zawsze jakieś drobne się tu uda urwać, tym bardziej, że większość sprzętów i tak kupujemy w tym samym sklepie, więc mam nadzieję, że udałoby się tutaj coś ugrać, chociaż powiedzmy ten głupi 1003-2, no zawsze coś już by było. No i powiem wam, no kurde, ładnie. Wygląda to ładnie. Kurczę, no. No robi wrażenie. Także będę miał chyba tu ciekawą zagwozdkę. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z rozlewaniem szło. Nie wiem, czy te 12 to trochę nie za mało, czy nie na jakieś 14 włączyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już przy rozlewaniu, ale to już jak wykupię, to wtedy poustawiam wszystko tak jak być powinno. Dobra. No i to też będzie pytanie, czy ja, mając tą... A nie no, w sumie nie mam już gdzie. Trzeba byłoby...
Kurczę, dobra, ostatni sezon jest tej łąki, bo jest trochę za mała. Nie będzie nawet gdzie się rozpędzić, żeby to fajnie porozlewać, a może by się udało coś większego znaleźć. Kurczę, mam wrażenie, że muszę sobie zacząć zapisywać, co ja chcę robić na poszczególnych odcinkach, bo mam wrażenie, że zaczyna mi się to trochę rozjeżdżać, że to bym chciał kupić, tamto bym chciał kupić, a w sumie nie mam kiedy na to wszystko zarobić, a jeszcze podałoby kiedyś ten kredyt spłacić, ale z drugiej strony tak stwierdziłem, że po co mam kredyt spłacać, ja go wolę się rozwijać, także kredyt będziemy spłacać, kiedy już nie będziemy mieli co z pieniędzmi robić, także póki co nie ma co się spieszyć. Dobrze, zatem wow, mamy niecałe 6000 litrów gnojówki. To troszeczkę mi smutno, przyznam szczerze. Myślałem, że więcej tego jest. Gnojówka jest już pusta. Uhuhu. To ciekawostka. No teraz pytanie, czy nam tej gnojówki starczy. Ja tutaj myślałem, że już tego będę miał sporo. Kurczę, ja chyba przy testach tamtej... Przy testach tamtej beczki poszła mi połówka tylko i oddałem ją, a nie zwróciłem sobie naszej gnojówki, przez to jest tak mało, no trudno, no. Teraz już nie ma co kombinować, starczy nam, mam nadzieję, na naszą łąkę, a potem będziemy myśleć. Myślę, że jak już nam się nowe krówki urodzą, to też lepiej to będzie wszystko wyglądało, lepsze tempo będzie tego na tej produkcji, że tak powiem, resztek od zwierzęcych. Dobra, jako że tak jak mówiłem, mamy tutaj nowy ciągnik, to możemy się bawić z GPS-ami. A skoro się możemy bawić z GPS-ami, to wykorzystajmy, prawda? No i pięknie. Może się okazać, że wcale nie będzie tak źle. Dobra, tu jest to, ale jeszcze zanim tak pojedziemy... No jak to wygląda? No w sumie nie jest najgorzej. W sumie te 14 na godzinę mamy. Widzimy, gdzie nam to wszystko ładnie leje, także ślad jest ok. No i tak mam wrażenie, że może z nami ta beczka na dłużej zostać. Dobra, tu żebyśmy sąsiadowi nie zniszczyli płotu, okej. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to ja to na dwa przejazdy wezmę, ale to w sumie dla mnie też złe nie jest, bo tak jak mówiłem, mamy trochę mało tej gnojówki, jak się okazało. Coś czuję, że jeżeli bym miał zostawiać sobie to pole, to trzeba by było je trochę wyrównać, bo w tym momencie to mam takie lekką, więc... O, sąsiadu już wjechałem na pole, on mnie zabije, ale może przeżyje, nawet jak mnie zabije. Trochę porwane jest tak dziwnie to pole, więc trzeba by to było poprawić, jeżeli bym chciał zostawać na nim, ale tak jak mówię, coś mam wrażenie, że to chyba jest ostatni sezon tej łąki, także bardzo tutaj tęsknił za nią nie będę. Kurczę, no powiem wam, że ładnie wygląda ta beczka, ze środka też fajnie to pracuje, także chyba jednak zostaniemy przy niej. 9000 litrów to też mało nie jest, chociaż w sumie można było zacząć od tej mniejszej, ale z drugiej strony, tak jak mówię, gdyby był ktoś do pomocy, może bym się zastanawiał, żeby to było, że tak powiem, bardziej realny rozwój. Z drugiej strony, jak mamy możliwość... Przepraszam. Pociągnąć, popracować tą beczką, to myślę, że nie ma sensu też iść w jakieś małe, żeby tutaj Bóg wie na co. Na co liczyć, na co czekać, także w sumie, kurczę, nie no, zrobimy krótkie cięcie, zrobimy jakieś jedne żniwa na polu i wtedy będziemy kończyć odcinek, także poczekajcie na mnie, ja za chwilkę wracam dla was, tam mrugnięcie okiem, a ja muszę chwilę tutaj popracować, za chwilę jestem.
No i już jesteśmy z powrotem, tak jak widzicie, jedziemy sobie tutaj w nasz jęczmień, bo tak jak sprawdziłem, to naszym kurom kończy się już zupełnie to, co dostały jeść, także idealnie nam się zgrało, że będzie co już im dać. A w sumie ja sobie jeszcze sprawdzę, czy my tu nie mamy włączonego ugniatania. Także to muszę sobie zmienić. Nie pamiętam, czy będzie to widać pięknie. Okej. Wsiadamy sobie do środka, pojeździmy sobie trochę ze środka. Będzie troszkę ciszej, będzie wygodniej też mówić. Co w międzyczasie, w trakcie przewijania? Wykupiłem sobie zarówno ciągnik, jak i wykupiłem sobie beczkę do gnojowicy. Pogadałem trochę z chłopakami, tak jak miałem nadzieję. Udało się urwać niedużo, bo 3,5 tysiąca na takim zestawie. No wiadomo, że oni i tak, że tak powiem, stratni na tym nie będą. Dla mnie to jest dość fajna kasa. Także zawsze coś. Zapłaciłbym tam 40 chyba 2, zapłaciłem 39 jakoś tak. Dużo, niedużo, tak jak mówią, że się udało urwać. Skąd więc te pieniądze, które jeszcze które się tutaj pojawiły na koncie, a które są tak jakby nadprogramowe? Raz, że sprzedały się znowu jakieś zwierzęta, więc najprawdopodobniej znów sprzedały się jakieś kury. Sprawdźmy, czy to nic nie jedzie. Nic nie jedzie, fajnie nam się to gniata. No jedź pan, no naprawdę. Jedź, bo ja muszę wjechać. No nie wierzę. Dobra. Sprzedały się, tak jak mówię, najprawdopodobniej kury. A co jeszcze fajnego, może mniej, że tak powiem, odczuwalne, ale już się też pojawiło. Okazało się, że krowy nie muszą się ocielić, żeby dawać mleko. Kurczę, jak to zauważyliśmy? Aha, czyli znowu jest coś niewidocznego. Wystarczy, że one się przygotowują do posiadania cieląt i już to mleko mają, więc tam jakieś dodatkowe 200 zł za te parę litrów mleka wpadły. Dużo, niedużo, myślę, że będzie z tego więcej, więc też fajna rzecz, że to już się pojawiło. I z tego, co widzę, nie tak źle mi sypie to ten jęczmień. Zobaczymy, ile będzie po, że tak powiem, zebraniu wszystkiego. Wiadomo, że to nie jest idealnie 1:1, że tak powiem, to, co będziemy potrzebować, ale z drugiej strony zawsze coś. Też będzie ciężko policzyć, jak to będzie wyglądało. Tak, no bo my nasypiemy im pewnie kurom naszym teraz w czerwcu, bo one coś tam zdążą zjeść, zanim znowu będziemy im coś dosypać pszenicy, więc policzenie tego wszystkiego, chyba że będę liczył to, co będę miał realnie w zbiornikach i na przyczepach, to może jest jakiś pomysł, tylko z drugiej strony, czy nam się chce tak bawić? No, to jest kwestia, że tak powiem, do ustalenia. No, mamy w ćwiartce drugiego przejazdu. Tak, zróbmy. W ćwiartce drugiego przejazdu mamy, drugiego krążenia, mamy pół zbiornika. Kurczę, może się okazać, że nawet będzie tutaj cały zbiornik z tego naszego pola jęczmienia. I coś czuję w takim razie, że chyba skończy się na tym, dobra, że będziemy więcej jęczmienia dla kur siać, bo najprawdopodobniej będzie sypał ładniej niż pszenica. W sumie się nigdy jakoś nad tym nie skupiałem, a może warto byłoby sobie to porozpisywać. Tym bardziej, że patrząc na płodozmian, to w przypadku płodozmianu i pszenica, i jęczmień praktycznie zawsze mają taki sam wynik, bo to jest traktowane jako zboża. Także to jest kwestia do sprawdzenia. No i też do sprawdzenia jest to, gdzie będziemy chcieli mieć na przyszły sezon kukurydzę. I czy ziarnistą, czy będziemy chcieli to na sieczkę. Patrząc na to, że kiszonka fajnie nam pasuje do
w belach, tych 125, tak, wiem, że jest ich dużo, ale z drugiej strony wrzucamy całą i mamy z głowy, nie musimy się nad niczym zastanawiać. Trzeba będzie przemyśleć w takim razie, czy ja chcę robić kiszonkę w pryzmę, albo poszukać, czy da się zrobić kiszonkę w belę z kukurydzy na przykład. Bo przyznam się, że nigdy to nie robiłem, nigdy się w kiszonkę nie pchałem jakoś bardziej. A jak się pchałem, to szedłem w jakieś ułatwienia typu, nie wiem, stacje fermentujące na przykład, czy tam silosy fermentujące. W sensie wsypywaliśmy sieczkę kiszonkową i było w zasadzie wszystko z głowy, tak? Nie interesowało nas to, co się z tym dzieje. No ale to jest kwestia, tak jak mówię, do przemyślenia na koniec sezonu. Kukurydza jest to, co pamiętam, siana albo w ogóle na jesień późną, albo na wiosnę. Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, także będziemy mieli na to czas. A tymczasem ja dziękuję Wam za to, że byliście u nas, u mnie na tym odcinku. Nie wyłączamy go sobie. I tym pięknym widoczkiem naszego klasa będę się z Wami żegnał. Dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!